Chodź, zawsze mam coś ciekawego dla takich jak ty. Wojni stalkerzy, weterani i łowcy, dołączcie do powinności. Ochrona świata przed złem zony to nasz wspólny cel. Stalkerzy, jeśli chcecie odpocząć, zjeść, napić się, porozmawiać lub znaleźć pracę, 100 radów to dla was idealne miejsce. Zawsze z radością obsłużymy nowych klientów. Muzykant z ciebie. Jeszcze tot. Опа! Ливер вылез! Опусти оружие! Фрейра! Козлина! Твою
Zrozum wreszcie, tylko ty możesz pójść. Dokonanie pomiarów teraz ma kluczowe znaczenie. Gówno mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. Witam. Owszem, wiemy o laboratorium, ale nie mamy dokładnych współrzędnych. Poza tym próba dostania się do środka byłaby zbyt niebezpieczna. Od pewnego czasu badamy emisję w laboratorium X-16 i nie dostaniesz się tam bez specjalnego wyposażenia. Zbudowaliśmy urządzenie do ochrony przeciwpsionicznej, które osłoni cię przed emisją, ale trzeba je dostroić. Jeśli nam tym pomożesz, otrzymasz ode mnie działający prototyp, dzięki któremu dasz radę wejść do laboratorium. Witam. Witam. Witam.
Witam. Zobaczmy. Idź przodem. Na zewnątrz jest zbyt... Cholera, tylko nie to. Zaczekaj chwilę, dokonam pomiarów i ruszamy dalej. Dobra, trochę poza skalą, ale promieniowanie w normie. Musimy iść dalej. Co się stało? Czy on nie żyje? Natychmiast wracaj. Co my tu mamy? Dlaczego zginął? Miałeś go chronić. Ale jak? Jak to się mogło stać? Cholera jasna. Wszystko bierze w łeb. Masz tu prototyp, ale uważaj, nie jest odpowiednio skalibrowany. To zresztą twoja wina, bo nie obroni... Problemem laboratorium zajmował się Wasiliew. Mniej więcej tydzień temu razem ze Stalkerem o ksywce Duch usiłowali dostać się do środka. Po kilku godzinach poczuliśmy silny wstrząs, a po upływie kolejnej godziny odebraliśmy sygnał od Wasiliewa. Dochodził z rejonu bagna, ale w końcu ustał. Wygląda na to, że wraz z nim ustało życie Wasiliewa. Spróbuj odszukać jego ciało. Miał przy sobie precyzyjne dane o laboratorium i sposobie dostania się do środka. Mogą tam też być informacje o tym, jak wyłączyć źródło emisji. Przesłałem ci już wszystkie dane, jakie posiadamy. Witam. Witam. Witam.
Mamy wszystkie dokumenty, wiemy jak wyłączyć źródło emisji. Zapuszczamy się z duchem w głąb laboratorium. Wszędzie wyłażą zębiaki. Wszystko się spieszyło. Duch zwariował. Musi być pod wpływem emisji. Porzuciłem wszystko podczas ucieczki tunelu. Dotarłem na bagna. Ale gdzie ten bunkier? Cholerny świat. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Brak odpowiedzi od Sacharowa. Co się dzieje? Wszędzie zombie. Kończy mi się amunicja.
Мочи! Ура! Мочи! Кляши! Świetna robota naznaczony. Dostałeś się do środka. Koniecznie musimy zbadać instalację w laboratorium. Spróbuj ją wyłączyć, żebyśmy mogli porządnie ją obejrzeć. Słuchaj, prototyp nie będzie cię wiecznie chronił przed silną emisją. Ale coś poradziłem. Gdy uderzy cię silne pole, włączy się zegar. Jak czas dobiegnie końca, prototyp przestanie cię chronić. Uważaj na siebie i pamiętaj o zegarze.